Witam was cieplutko z rana, w wersji jeszcze, widzicie, piżamowo-szlafrokowej. W tle gonitwa kota za... psa za kotem, nie kota za psem, odwrotnie nigdy nie jest. Ja słuchajcie, montuję dla was na szybko vloga, żeby mógł być na dzisiaj, ale nie wiem czy mi się to uda. W każdym razie, no już widzieliście go, tego poprzedniego. Później chcemy jechać na zakupy większe. Do B&M chyba. I do zoologicznego też bym chciała, no ale na szybko muszę, bo wczoraj słuchajcie, padłam, spać i nie zmontowałam tego vloga, także montuję na szybko i odezwę się do was później. Wziąłam sobie szybki prysznic, słuchajcie, ogarniam się, bo musimy jechać do sklepów. Muszę kupić kuki, ciasteczka już się skończyły, no i tam jeszcze parę rzeczy. I tak pomyślałam, że przy was sobie... pies. Że pomaluję się tym korektorem, przy was mam na twarzy ten krem BB. O, ten. A jak on się nazywa? Misza, o, dobrze myślałam. I pokażę wam, jak ten korektor po prostu wygląda i jak się zachowuje. Ja go dam troszeczkę, bo też nie można z nim przesadzić, bo jest naprawdę taki ciężki, gęsty bardziej. Jeszcze włosy muszę ogarnąć, to nie patrzcie. Najpierw makijaż. I rozprowadzę go sobie dzisiaj gąbeczką. Normalnie robię to palcami, ale zobaczymy jakby jaki będzie efekt właśnie zwilżoną gąbeczką, czy on też ma takie dobre krycie, jeśli chodzi o gąbeczkę, bo jakoś nie wiem, ja wolę palcami, ale faktycznie on jest dosyć tępy na rozprowadzanie palcami. Jest to możliwe, bo ja tak jak wam mówię, wczoraj rano się malowałam nim i właśnie robiłam to palcami, a gąbeczką wychodzi to szybciej. Tak, gąbeczką jest zdecydowanie szybciej i wydaje mi się, że ten efekt jest najlepszy. Strasznie na kamerze mi się wydaje, że mam biało teraz. Jest rozjaśniona za bardzo, czy o co chodzi? Nie wiem. W ogóle te korektory, jakbyście sobie chciały kupić, one mają podobno, że... no podobno, no ja też widzę, że to nie jest, wiecie, jakiś super light, fairy i jakieś takie coś, fair. Tylko to jest jakiś tam chyba czwarty odcień, czy chyba czwarty w tej skali od najjaśniejszego i on jest naprawdę jasny, jak widzicie. Także jakbyście chciały, to zważajcie na to, że one są jaśniejsze niż może wam się wydawać. Żeby, wiecie, nie wziąć sobie jakiegoś najjaśniejszego, bo zawsze taki bierzecie, a nie jesteście takie porcelanowo-białe i potem się okaże, że będzie dużo, dużo za jasne. No gąbeczką bardzo szybko się nim pracuje. Gąbeczką dużo szybciej niż palcami. I tak też, wiecie, tej okolicy pod oczami nie ciągnie się. O, bobek tam szedł mały. Zabawki porozrzucane oczywiście, prac zabaw musi być. No, i dobra, słuchajcie, i mamy. Mam, ale strasznie jest, no jakoś siedzę przy oknie, ale jest ciemno i nie wiem, dlaczego jest tak wszystko rozjaśniało. Tak mi się wydaje w podglądzie, ale potem, wiecie, patrzę na komputerze i to tak inaczej wygląda niż w podglądzie, także podgląd trochę oszukuje. On ma naprawdę bardzo mocne krycie, bardzo mocne, także jak macie duże wory pod oczami, to on jest świetny. Jest świetny. Dobra, dokończę sobie makijaż i będziemy się zbierać do tych sklepów, bo już jest, słuchajcie, pół do drugiej. Jeszcze mi się przypomniało, a propos malowania rzęs, słuchajcie, ja używam cały czas ten tusz Paradise i wiem, że on chyba jest droższy niż inne tusze. No on no nie jest tani. Tutaj w Anglii też on kosztuje 12 funtów, ja kupuję gdzieś tam na promocji czasem za dychę, czasem za 11. Najtańszy jest, mówiłam wam, w Sainsbury, jeżeli macie duży Sainsbury i ma szafy kosmetyczne. Ma właśnie szafę L'Oreal, ale co chciałam wam powiedzieć. Dużo osób mówiło, że fajny tusz, super efekt, ale nie kupi, nie kupi więcej i nie będzie kupowało z tego powodu, że one bardzo szybko zastygały i zasychały w opakowaniu, w sensie były nie do użytku. I faktycznie, słuchajcie, tak było. On potrafił zaschnąć już tak 2-3 tygodnie i on zasychał, także naprawdę bardzo szybko. Natomiast to, co wam chciałam powiedzieć newsa, to jeżeli wam się ten efekt podobał, i chciałybyście go kupić, ale nie co 3 tygodnie wydawać tyle kasy na tusz, to oni zmienili formułę. I tusz jest nadal świetny,
Na 100% zmienili formułę, bo to już jest moje drugie opakowanie, przy którym to zauważyłam. Tusz jest nadal świetny, nic się nie stało z jego jakością, natomiast nie zasycha. Nie zasycha tak szybko w opakowaniu. Ja ten mam bardzo długo już, nie wiem, chyba kurczę, drugi miesiąc się nim maluję. I wciąż jest ok, wciąż jest mokry, wciąż jest jak nowy. Także jeżeli macie na niego ochotę, a nie kupowałyście wcześniej, bo właśnie szkoda wam było kasy, bo szybko nie dało się nim już malować, no to teraz oni zmienili to i no na pewno, bo nie sądzę, żebym ja miała takie szczęście, że trafiłam na jakieś, wiecie, super tusze, a ja wcześniej też zauważałam to, że one bardzo szybko zasychały, także w opakowaniu właśnie, także to nie była kwestia też ani mojego, ani waszego pecha, że jakiś wyschnięty wzięłyście czy coś, stary, tylko one tak po prostu miały, natomiast teraz już mówię wam drugie czy trzecie opakowanie, zauważyłam, że po prostu maluje się nim bardzo, bardzo długo do momentu, aż się nie skończy, także przestał zasychać. Już odeszła, ale słuchajcie, jest tak paskudnie, jest zimno, mokro, no dosłownie listopad, podgrzewane fotele, to jest najlepszy wynalazek, jeśli chodzi o samochód. Może kierownica nie jest. Nie ma lepszego, no jeszcze kierownica. No, czerwona jest, bo światło czerwone. Nie ma niestety. No, ale podgrzewane fotele, bez tego to się nie da. Słuchajcie, moja opryszczka, tak wam pokazuję brzydko, moja opryszczka rozwinęła się przez noc do takiego rozmiaru, że po prostu dramat. Postępuje to dzięki plasterkowi, a nie zatrzymało mi to opryszczki, dlatego że słuchajcie, ja plasterek taki miałam dopiero rano, a opryszczka mi się rozwinęła przez noc. Gdzieś wieczorem może miałam jakiś zalążek, którego nie zauważyłam i nie nakleiłam plastra. No i ona przez całą noc sobie rosła, rozwijała się, no i rano już było trochę za późno. Ale rozwinęła się tragicznie, już jest biała, także myślę, że nie wiem, jeszcze 2 dni, może już będzie dużo lepiej, nie? Będzie czerwona wtedy, dojrzeje. No tak, no będzie, wiesz, ranka, nie? Teraz to jest po prostu taki bąbel, warę mam jak, nie wiem, no masakra. Ale nic, żadna choroba mi się nie rozwinęła, więc chyba przez opryszkę jakieś osłabienie organizmu wyszło po prostu. Już po zakupach w The Rage i w B&M-ie i słuchajcie, znalazł Łukasz maszynkę dla Kuki do strzyżenia psa. I spróbuję dzisiaj, ale boję się trochę, bo największa ta nakładka jest 13 mm. A ono ma po prostu, nie wiem, 5 cm długie, więc będzie taka krótka. Trochę to jest taki lęk, ale w sumie jest zimno, ona jeszcze nie będzie chodziła bez kurteczki długo na pewno, więc nie będzie takiego wstydu, nie? Odrosną jej do lata. Miejmy nadzieję. No, ojej, progi zwalniające. Także dzisiaj będziemy, no ja będę pewnie próbować golić Kuki. Maszynka dla tego wariata. Znowu ta firma Clever Pose, bo znowu w The Range po prostu Łukasz się znalazł, a ja i tak chciałam kupić i tak patrzyłam i widziałam maszynki, że są po 20 i po 30 funtów, słuchajcie, ta kosztowała 14,99 i dobrze mi się wydaje na pierwszy raz spróbować taką tańszą, bo wiecie, zobaczymy też jak piesek zareaguje, jak się zachowa i jak to będzie w ogóle z jego włosem współpracowało. Czekajcie, szukam, gdzieś tu były nożyczki małe, są. Taśma, dobra, i ta ma 4 końcówki, 4 wkłady na 4 długości. Z tym, że najdłuższa długość to jest, słuchajcie, 12 mm jednak, nie 13. 13 właśnie. Czyli 12. 3 mm, 6, 9 i 12. Czyli naprawdę tak tutaj jest York pokazany. Czyli tak naprawdę tak na krótko. No i to jest właśnie o taka maszynka. Tutaj ma te wymienne ostrza i ona jest, co ważne, do naładowania. Także bezprzewodowa. O. Fajnie, Kuki? Fajnie, nie? O, ale taka solidna. Wiecie, solidna, ciężka maszynka.
No, fajna. Myślałam, że będzie taki plastik, a ona jest taka naprawdę solidna. 0,8, 1,4, 2,0. Tu jest chyba prędkość do ustawiania na rączce. Mamy ten przycisk. Dobra. To są... I są nakładki. Poczekaj. To są chyba właśnie... Sekunda. To jest regulacja, ta minimalna. Zobacz, że ta złota stopa się rusza. Czyli tam możesz sobie tak co do tam 10 mm zrobić? Nie, nic się tu nie rusza. Nie, nic się nie zmienia. Nie, nakładki to są po prostu nakładki, tak jak w maszynce. Pewnie jest. I mamy takie... O, 3 i to jest ta właśnie 12 mm. Zobacz, co tu jest. To jest taka długość. 0,8, 1,4, 2 mm. Tak, tak, patrzę na to. Czyli jak przekręcasz, ale to... Ale tu nie jest napisane milimetra. Ale tu jest, zobacz, tu na rysunku. No ale nie rozumiem, no to po co są te wkładki? No bo to jest na większą długość, tak? Jak chcesz sobie zostawić tam 1,5 cm. Czekajcie, słuchajcie, bo... Tu nic się tu kompletnie nie zmienia. No tak, no nie zmienia, no bo to jest tam, to są 10 mm przykładowo. Ja tam nie widzę żadnej różnicy w tym. W każdym razie, no, mamy 4 nakładki, mamy ładowarkę, mamy też pędzelek i jakąś, nie wiem, oliwka tam. Ojej, ale to się wylało. To się wylało. To jest odkręcone. Kurde, ta maszynka wygląda tak, że... I tu jest tego pół. Że może im nie ogolić. To się wylewa. Trzeba to wywalić. Nie wiem, bo to jest w sumie. Obserwacja tam w środku mechanizm. Nie, dobra. To trzeba odkleić, tak? Czy nie? Tak. Ale został klej. Tak. Podotykaj. Na lekko może zejdzie. Dobra, zaraz sobie to wyczyszczę. O! Działa! Taka cicha. Było napisane, że jest cicha. Tak, quiet operation. Super. Dobra, ale na czerwono się świeci, to trzeba ją na pewno naładować, więc trzeba ją włączyć od razu do ładowarki. Niech się ładuje. I tutaj ile można z nią strzyc? Coś było napisane. Godzina chyba? Czy to? Chyba godzina. Ta druga, którą oglądaliśmy. Tu rechargeable battery. Gdzie te dwie baterie są? No nie, jest wyciągana taka, druga jest wymienna. Nie. 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 To oszukali. Nawet nie ma miejsca na drugą. Nie, tu była chyba druga. Nie. Nie ma miejsca. Nie wiem, dobra, w każdym razie taka maszynka, podłączam do prądu, niech się ładuje i ją ogolę, bo muszę ją jeszcze tutaj też wykąpać, także przed kąpaniem ją ogolę, a później jeszcze wykąpię i ja boję się tego, ogolimy ją razem, słuchajcie, z wami. Trzeba uważać na to, wiem, bo to tak. Jest ceramiczne, żeby nie stuknąć, bo się stłucze. No, no. Dobra. Także ogolę ją z wami. Słuchajcie, jest śmiesznie, bo okazało się, że to się musi ładować ta maszynka 5 godzin pierwszy raz, ale potem działa podobno ho ho i jeszcze trochę, więc zobaczymy. Zdjął mi Łukasz zasłony, słuchajcie, piorę zasłony, bo zdarzył się kuki wypadek. No, zasłona na podłodze była, bo wiecie, ona jest taka długa, że na podłogę sięga. No i niestety wpadła zasłona w siusiu i trzeba po prostu wyprać. Więc piorę teraz zasłony, a obcinać kuki będę, słuchajcie, chyba dopiero o... Gdzie ja jestem? Jestem? Będę opierać, Boże. Obcinać kuki chyba dopiero około 9, bo wtedy teoretycznie powinna się już naładować ta maszynka. Leży, ładuje się tam, także nie wiem, będę obserwować, na razie jeszcze mam... Aha, jeszcze wam pokażę, bo kupiłam też szczotkę, pierwszą szczoteczkę i pastę do zębów dla kuki. To jest właśnie dla papi taki zestaw. Zobaczmy, włączyłam właśnie pranie. No to wiecie, że włączyłam, bo widzieliście. Zobaczmy, ojej. No szczoteczka, wziąłam taką zwykłą. Myślałam o tej takiej gumowej na palec, ale jednak nie. Jednak ta jest dużo bardziej miękka, taka, że taką szczoteczkę będzie miała. No i zaczynamy myć się ząbków. Zobaczmy, jak ta pasta... Czekajcie, patrzymam na kubkę, bo będzie teraz zasysała. Woda będzie głośna bardzo. Zobaczmy, jak ta pasta pachnie, bo były tam kurczakowe. To nie jest chyba żadna. Czekajcie. Ona w ogóle nie ma. Kurczę, nie czuję nic. Nie, ona w ogóle żadnego zapachu nie ma. Ale jest dla papi, słuchajcie, od pierwszych ząbków. Także taki zestaw.
czyścioszka. No, zaczniemy też mieć ząbki, ale to może nie dzisiaj, bo jak już się będę golić, to stać nie chcę stresować jeszcze, wiecie, mycie zębów. Coś czuję, że niedługo będziemy zaopatrzeni w nową pralkę, słuchajcie. Pralka nam się chyba psuje. Wrzuciłam teraz zasłony, jak widzicie, do prania. Mówiłam wam, że muszę wyprać. I one się wyprały, wypłukały i wywirowały. Natomiast pralka ma taki problem, że ostatnio jakby nie płuka w płynie. Wiecie, ja wyjęłam te zasłony i znowu po raz kolejny, tak jak z poprzednimi praniami, pachną te rzeczy wodą, nie pachną w ogóle płynem. Płyn się pobiera, bo on znika, ale ja nie wiem, gdzie on znika, bo naprawdę w ogóle nie czuć płynu, tak jakby on, nie wiem, gdzieś ulatywał. I słuchajcie, nie wiem co, jeżeli macie jakieś porady, jeżeli takie śmiałyście, to napiszcie mi, bo ja tak, czyściłam już pralkę, wiecie, tymi specjalnymi takimi do czyszczenia pralki. Czekajcie, ja wam nawet pokażę czym. O tym. Ostatnio tym. I został mi jeszcze jedna saszetka tego. Washing Machine Cleaner. To jest takie coś właśnie, to się wsypuje, puszcza się pralkę na pusto. Czyściłam. Wyczyszczoną i czystą mam tą szufladkę i wciąż jest coś nie tak. Więc puściłam teraz zasłony jeszcze raz, one jeszcze raz, ale tylko i wyłącznie już mam znowu płyn, znowu kolejną zakrętkę. Słuchajcie, to jest taka strata płynu i wody i prądu i wszystkiego. I wlałam jeszcze jedną zakrętkę i puściłam już tylko na samo płukanie i wirowanie. I też słuchajcie, strata czasu oprócz tego co wymieniłam, no bo znowu muszę czekać teraz kolejną chwilę, żeby to się wszystko znowu jeszcze raz wypłukało. To settle down, there'd be many nights I got too high and almost left town, but there's something about... Maszynka się prawdopodobnie naładowała. Słuchajcie, nie wiem, bo świeciło się cały czas czerwona, ale 5 godzin się ponad ładowała. Więc zaczynamy, mam ciastka dla Kuki. Kupiła mi takie nowe ham and cheese toasty, nie wiem, takie i jeszcze jedne dzisiaj kupiliśmy. No i zabieram się za to golenie. Nie wiem, czy nie będę tego żałowała, ale muszę ją skrócić na pewno, bo tak jak, nie wiem, czy wam powiedziałam, czy mamie mówiłam, chyba mamie, że jak jej zapinam kurteczkę, to te włosy się wcinają, wiecie, ich jest już za dużo. Też ona chodzi po błocie, ją kąpię po kąpieli, boże, po spacerze. Powiem mi to, opryszka też. Kąpię ją po spacerze i wiecie, te włosy są strasznie długie i one długo schną i tak dalej, także chciałabym ją ogolić, ale nie wiem jak to wyjdzie, nie wiem, czy nie będę żałowała, także zobaczymy. Pomyślałam, że wezmę ją do wanny, wysuszyłam wannę, wanna jest suchutka i po prostu zrobię to w wannie, bo ona w wannie się czuje najlepiej, najbezpieczniej i tam jest też najspokojniejsza. No tutaj na podłodze nie ma co, także spróbuję w wannie. Get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us, gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Guess I'm just scared to settle down. There'd be many nights I got too high and almost left town. But there's something about you, something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us, gotta say the później. Zobaczcie. Zobaczcie na to.
Jeszcze co jakieś poprawki musimy zrobić na uszach. Taka kuki. Tioko kuki. Taki szczeniaczek, baranek, matko. Słuchajcie, jestem cała mokra. Ale była grzeczna, naprawdę. Większość czasu była grzeczna. Się unosi tyle sierści. Tak mnie... włosów w zasadzie. Tak mnie swędzi twarz. I wszystko. I nos. I po prostu wszystko. Ale mamy takiego baranka. Jejku. Ja wiem, że to nie jest idealne. Słuchajcie, ale pierwszy raz ją strzygłam. I zobaczcie, no myślę, że jest okej. Dajcie znać, napiszcie mi, jak wam się podoba. Nie krytykujcie, proszę, bo to jest naprawdę pierwszy raz z maszynką. Teraz uszko jeszcze dopracujemy, tak? Masakra, ciężka sprawa, słuchajcie, pierwszy raz, bo ona cały czas jest w ruchu. I ciężko tak ogarnąć, gdzie już golone, a gdzie nie. Także jeszcze jakieś... Jezu, nie mogę do was mówić, bo tak mnie dosyć stwierdziła. Wszędzie pod okładków tu widzę, jak patrzę na lampę, ile fruwa takich malutkich mikrocząsteczek białych. Zaraz wam pokażę, ile jest sierści. To jest mój piesek. Tak. Zobaczcie, ile jest sierści. Tyle ogolone. Jeszcze tu. No po prostu szok. A taki piesek. Taki piesek piękny. Piękna jesteś. Tak, piękna. Tak, no i nie wyskakujemy. Jeszcze chwilka. Tak? No. Słuchajcie, teraz zauważam, jak wygląda moja bluza. Zobaczcie. Zobaczcie. Zbliżeniu. Patrzcie na to. Ja nie wiem, co ja z tym zrobię, ale to chyba będzie do wyrzucenia. Po prostu nie spodziewałam się nawet. Nie no, muszę to rolką spróbować. Do pralki tego nie wrzucę, bo zapcham całą pralkę. Widzicie to? Szok. Kto jest takim małym pieskiem teraz? Kto? Idziemy do kąpania, bo słuchajcie, no po prostu zobaczcie. Łukasz zasłonił teraz. O. No, szok. Ona jest teraz jak kot. Słuchajcie, ona jest malutka jak kotek. Jak kicia. Kto jest takim małym psiem? Co? Łukasz sika ze śmiechu, słuchajcie. Sika, ale jakieś się zaczęły kręcić te włosy w ogóle po obcięciu. Jesz kolację, tak? Mamy, także słuchajcie, mamy labrador. O, zobaczcie, ile mam włosów. Mamy labladora. Mały Lablador, tak? Lablador? Przy łapkach jeszcze źle obcięłam, ale to wszystko poprawimy. Pierwszy raz powiedz, tak? Idziemy się kąpać zaraz. Myślę, że może być lżej. No. Labrador mały. No zjedz ładnie kolację i idziemy się kąpać. Dobra robota, ale... Przepraszam, kosz był myty i zaraz... Ja nie wiem, czym to jest. Nie poznaję jej. No. Ale jest taka skulbaczona, teraz taka... Powiedziałam brzydkie słowo. Miła. Jakie? Nie poznaję. Aha. Ale to jest po prostu... To jest taki piesek, tak? Taki? Co to za Labrador tu jest? Co tu? Taki Labrador? Widać, że maltańczyk w końcu powiedz, a nie? Myślałam, że obejdzie się bez kąpieli, ale słuchajcie, nie obejdzie się. Idę jeszcze kąpać, bo Łukasz ją wziął na chwilę na ręce i jest po prostu cały w takich mikrokłaczkach. Mikro, dosłownie pół milimetra kawałeczki. No ja się trochę obrałam, ale dalej. Dalej, jest masakra, także zasłoniłeś mi całe światło. Jest masakra, także trzeba psa jeszcze wykąpać. Kuki, chodź! Chodź! Tak! Na kąpieli, zobaczcie, jaki mały piesek! Kto jest takim małym pieskiem? Kto jest takim szczeniaczkiem? Boże, teraz widać jakiś szczeniaczek! Dywanik się suszy, tak? Praniu, nie ma dywanika w łazience. Suszarka gotowa, co to znaczy? Jeszcze trzeba kooczek wyciąć, ładnie włoski. A to już nożyczkami. No! Jest taka zwichrowana teraz. No, idziemy się kąpać. Ogonek zostawiłam troszkę. Troszkę przycięłam, a więcej zostawiłam. Tak? Kąpać? Kąpać? Tego kłaka trzeba wokół wyciąć. No, trzeba wyciąć. Wyciniemy, tak.
Co tu za dwie bidy? O, Kicia poszła. No ty co? Nie wiesz, kim jesteś teraz, tak? Nie wie piesek, kim jest. Tak, powiedz, nie jestem sobą. Słuchajcie, on się zachowuje, jakby naprawdę nie czuła się za dobrze. A co to za wąs taki długi wisi? Trzeba obciąć. Jeszcze nożyczkami trochę i docięłam pyszczek, ale widzę, że tu jest bardzo długi wąs po kąpaniu wyszedł. Trzeba dociąć, tak? Tu, a jesteś na mnie? Nie lubisz mnie już, tak? Nie kochać już panci za to? No. Dała mi tutaj takiego... to z Lidla, do gryzienia tego patyka. On strasznie śmierdzi octem, ale... Nie wiem, niby tak, niby zainteresowana, ale nie chce jeść. Bo to duży stres był, tak? O! O! No! No idź jeść, idź kochani, idź szczeniaczku, Boże, teraz jesteś prawdziwym szczeniaczkiem. No nie mogę patrzeć na tego wąsa, idę po nożyczki. Przebrałam się, moja opryszczka nabrała mocy. No, masakra. Ale nic, przebrałam się, bo po prostu ja nie wiem, co zrobię z tymi ciuchami. Muszę je dokładnie odkłaczyć, odrolkować i dopiero dać do prania, bo po prostu zapcham sobie całą pralkę. Nie dość, że jest zepsuta, to i tak jeszcze ją, wiecie, dokończę. Moje nowa psinko tutaj leży ze mną, tak? Kuki? No taki wąs długi, no trzeba obciąć, tak? No nie, nie jest zadowolona z efektów. Jestem. Powiem wam, że wcale to nie jest takie łatwe. Myślałam, że wiecie, w domu będzie to ją kosztowało mniej stresu i faktycznie, no nie stresowała się, bo widziałam, że się nie trzęsie i też wiecie, nie okazuje takich oznak stresu. Ona jak się stresuje, to jakby tak zamarza i po prostu jest bezwładna i możecie z nią robić co chcecie. No to tego nie było, bo ona się, wiecie, ruszała, tam mi w tej wannie chodziła, gdzieś tam uciekała, próbowała gryźć tą maszynkę i tak dalej. Oczywiście dużo ciasteczek pomogło. No, ale stresować się nie stresowała, ale nie jest takie łatwe. I ja wiem, że to nie jest idealne obcięcie psa, ale jest krócej i na pewno i mi będzie łatwiej. I słuchajcie, wysuszyłam ją chyba w 10 minut, nie w pół godziny, tak jak zawsze po kąpieli, a kąpię ją co tydzień, także to mi też bardzo ułatwi. I na pewno, wiecie, będzie mi ją łatwiej ubrać w kurtkę, jak wychodzimy na spacer. Bo nie będą mi się wcinać te włosy w zamek. Także dla niej to też będzie lepsze, a jest po prostu małym szczeniaczkiem teraz, zobaczcie. No mały szczeniaczek taki, tak. Jest taka prawie jak kot. Kot jest o tutaj. Kicia! Wiecie? No tak. Taki kotek. No mecha. Kicia. I druga kicia. Ona z rozmiaru kici teraz praktycznie. No, ale na pewno wiecie, i też jej będzie lżej i wygodniej. Nie, tak jak mówię, mi będzie wygodniej na pewno, wiecie, z nią współpracować. I też czesanie, słuchajcie, nie ma co czesać teraz praktycznie. Okazało się, że ma parę kołtunków, których nie widziałam wcześniej. I wcześniej ich nie było, miała trzy. I te trzy kołtuny też jej wyczesałam, także wszystko na plus. Tylko jeszcze muszę pyszczek tu dopracować. Pyszczek jej i tak poprawiam jeszcze poza kamerą, przed kąpielą nożyczkami, no ale po kąpieli wyszło, widzicie, że tutaj te wąsy ma trochę za długie, także muszę jej te wąsy jeszcze podciąć, ale to już jutro już się i nie będę tym po prostu męczyć. No, także zasłony uprane, wilgotne powiesiłam, już wyschły, kuki ostrzyżona, o proszę, obserwuję kota, no a ja umęczona idę zmontować dla was jeszcze tego vloga i będę szła spać. Także tak, więc trzymajcie się cieplutko. Dajcie mi znać, czy wy chodzicie do groomera ze swoimi psiakami, czy się tym stresują, czy nie. Czy obcinacie właśnie w domu. Ta maszynka, powiem wam, że super, naprawdę świetna. Pięknie cięła włosy, nic nie ciągnęła, nie szarpała pieska, także naprawdę bardzo, bardzo na plus. Polecam wam serdecznie, nawet przy psie, który ma naprawdę bardzo długi włos. Także super, no. Więc trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w następnym vlogu. Pa!